zwyciężyli. Dzięki krwi baranka i dzięki słowu swojego świadectwa, a nie umiłowali dusz swych aż do śmierci. Drodzy bracia w kapłaństwie, ekscelencjo księże biskupie, drodzy siostry i bracia, te słowa w tym miejscu, przed relikwiami świętego Stanisława, biskupa, męczennika, patrona Polski, mają szczególne znaczenie. Ale te same słowa odnoszą się do patrona dzisiejszego dnia, także patrona naszej ojczyzny, świętego Andrzeja Boboli. Pochodził z Podkarpacia, ze Strachociny. Urodził się tam w 1591 roku. 66 lat później, 16 maja 1657 roku, poniósł męczeńską śmierć w Janowie. Nie umiłował swojej duszy. Umiłował Chrystusa przez całe swe życie, aż do śmierci. Umiłował dzięki słowu swego świadectwa. Jak patrzymy na jego życiorys, to wszędzie dostrzegamy jego kaznodziejskie posłannictwo, służbę słowu. Widać, Pan Bóg go takim szczególnym charyzmatem obdarzył, a on go w sobie rozwijał na służbę Kościołowi. Był więc najpierw prefektem kolegium i kaznodzieją w Płocku, później kaznodzieją w Warszawie, następnie w Łomży jako doradca rektora, był jednocześnie kaznodzieją i dyrektorem szkoły humanistycznej. W Pińsku następnie pracował jako duszpasterz. Ze względu na warunki zdrowotne musiał zaczerpnąć nieco sił, przebywając w Wilnie, ale także i tam przez kilka lat głosił kazania, prowadził wykłady, głosił misje ludowe. I na koniec znowu powrót na Polesie do Pińska i kolejna wielka, wędrowna działalność misjonarska. Stąd tytuł, jak mi się cieszy, apostoł Pińszczyzny, apostoł Polesia. Zwyciężył dzięki krwi baranka, bo jego krew przelana 16 maja 1657 roku złączyła się ze zbawczą krwią Chrystusa, którego on rzeczywiście do końca w swoim życiu umiłował. Potraktowano go jako wroga politycznego, ponieważ nawracał ruską ludność prawosławną na katolicyzm. I stąd nienawiść, jaką wzbudzał, i stąd te okrutne męki, jakie musiał tego dnia od samego rana znosić. Zdarto z niego habit, zaprowadzono pod płot, przywiązano do słupa i zaczęto bić nachajami, domagając się, aby wyrzekł się swej wiary. A potem na wzór Chrystusa z gałęzi wierzbowych zrobiono koronę, którą włożono mu na głowę. A przy tym go policzkowano i to policzkowano tak okrutnie, tak silnie, że wybito mu zęby. A potem zaczęto wyrywać paznokcie, zdarto skórę z górnej części dłoni, przywiązano do koni i tak ciągnięty przez nie musiał biec na kolejne swoje miejsce męki. Przypalano ogniem, a w końcu tam, gdzie
miał nastąpić finał jego życia. Wycięto mu skórę na głowie, tam gdzie zwykle nosił tonsurę, a na plecach zdarto skórę tam, gdzie zwykle nosił swój kapłański ornat. A kiedy nie ustawał w głoszeniu Jezusa i Maryi, bo tylko te słowa jeszcze wtedy potrafił z siebie wydobyć, to wyrwano mu język, żeby zamilkł. Powieszono go twarzą na dół i wreszcie po 2 godzinach takiej męki dowódca kozaków przebił go szablą i to było o godzinie 15 tego dnia, w godzinę męki Chrystusa. Ale zwyciężył. I jakże tu w tym kontekście nie przywołać innego fragmentu Apokalipsy. Ujrzałem wielki tłum, którego nikt nie mógł policzyć, z każdego narodu i wszystkich pokoleń, ludów i języków, stojący przed tronem i przed barankiem. Odziani są w białe szaty, a w ręku ich palmy. I głosem donośnym tak wołają: zbawienie u Boga naszego, zasiadającego na tronie i u baranka. A jeden ze starców odezwał się do mnie tymi słowami: ci przyodziani w białe szaty, kim są i skąd przybyli? I powiedziałem do niego: Panie, Ty wiesz. I rzekł do mnie: to ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty i we krwi baranka je wybielili. Dlatego są przed tronem Boga i w Jego świątyni cześć Mu oddają we dnie i w nocy. A zasiadający na tronie rozciągnie namiot nad nimi. Nie będą już łaknąć, ani nie będą już pragnąć i nie porazi ich słońce, ani żaden upał, bo paść ich będzie baranek, który jest pośrodku tronu i poprowadzi ich do źródeł wód życia. I każdą łzę otrze Bóg z ich oczu. Drodzy bracia w kapłaństwie, ta dzisiejsza wasza jubileuszowa uroczystość celebrowana tutaj przy grobie męczennika, głównego patrona Polski, mówi o męczeństwie i o zwycięstwie. Jesteście ubrani w szaty kapłańskie, noszące kolor czerwieni. To szczególny kolor, niezwykle wymowny, jak wiemy. Kolor krwi. Tej krwi, która jest przez każdego z was od 30 lat spożywana podczas Eucharystii. Nią się karmicie. Ona przenika was, całe wasze jestestwo człowiecze. Ona wzywa. Żadna krew, kropla krwi Chrystusowej nie może być przecież przez nieuwagę, nie daj Boże, zlekceważenie, opuszczona. Ona wzywa, ona zobowiązuje. I stąd to dzisiejsze szczególne wasze, drodzy bracia, dziękczynienie za dar kapłaństwa, który pozwala tak blisko łączyć się z Chrystusem ukrzyżowanym, ale i zmartwychwstałym, zwycięskim. Staję też przed wami dzisiaj po 30 latach. Pytanie o wierność
wierność aż do śmierci. Pytanie, czy były chwile, w których doszło do umiłowania własnej duszy bardziej niż Chrystusa. Ale przecież na pewno, a zwłaszcza dzisiaj, kiedy wracacie do chwili święceń i oddania się Chrystusowi na zawsze i do końca, wraca to pierwsze umiłowanie. To pierwsze umiłowanie Chrystusa, które polega na tym, że jedynie On jest pierwszy, jedyny, na wieczność całą. Te 30 lat waszego posługiwania ludowi Bożemu było posługiwaniem przez świadectwo, przez Słowo Boże, które tak często musiało pojawić się na waszych wargach. Przez Słowo Boże, które pojawiając się na waszych wargach musiało być, a przynajmniej powinno być, odzwierciedleniem tego, co czują wasze serca. Bo jeśli Chrystus mówi, niech wasza mowa będzie tak, tak, nie, nie, to nie chodzi tylko o to, aby bez jakiegokolwiek przemieniania głosić słowa Ewangelii światu współczesnemu, o wierność słowu zapisanemu w świętych księgach. Tu chodzi o to także, o ten rodzaj wierności, by głoszone przez was nie wasze, ale Boże Słowo było potwierdzane przez wasze życie. Niech mowa wasza będzie tak, tak, nie, nie. Tu chodzi o bardzo określony styl życia. Nie tylko samo słowo. Czas szczególny dzisiaj, który przeżywacie tu, w tym świętym miejscu, w tym świętym czasie, jakie daje nam Pan w dniu 16 maja 2022 roku. Czas niezwykły. Dziękowania. Być może przepraszania. Ale na pewno musi być to czas wielkiej, a równocześnie pokornej modlitwy, aby Pan był w swoim miłosierdziu. On, Pan dziejów i historii, zechciał wam dać ostateczny i chwalebny udział w Jego zwycięstwie.